się martwiłam, że wybierze pan posiedzenie klubu, ale nie. Nie, wszystko w czasie, klub poczeka. Proszę bardzo. Szanowna pani marszałek, panie i panowie posłowie. Mamy szereg uwag o naturze systemowej w sprawie grup producentów rolnych. Natomiast co do istoty, poprzemy tę ustawę, dlatego że ta ustawa oczywiście porządkuje i powoduje, że w formalnych warunkach dotyczących głównie pozyskiwania środków grupy producentów będą miały zupełnie łatwiejszy system funkcjonowania. Mówimy o zmniejszeniu obowiązku poziomu wielkości uprawianych przez członka grupy produktów rolnych. Ze względu na które grupa została utworzona, ona zmniejszy się z 80% do 70%. Mówimy o wprowadzeniu 90-dniowego terminu na wydanie przez dyrektora ARiMR-u decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego. Mówimy także o szeregu obowiązków wynikających z przekładania wersji elektronicznej planu biznesowego. To oczywiście są ułatwienia formalne. Mówimy także o kwestii nieprzynależności grupy producentów rolnych do organizacji producentów utworzonej w oparciu o tę samą ustawę. To są oczywiście ułatwienia techniczne. Natomiast my zwracamy uwagę na bardzo dramatyczną sytuację. Mówię tutaj także do pana ministra, mieliśmy okazję rozmawiać. Otóż liczba grup producentów rolnych spada z 2014 roku z liczby 1349 do 886 grup w Polsce w 2019 roku. Mamy ogromną dysproporcję, na przykład w województwie wielkopolskim funkcjonuje 280 grup producentów rolnych, a w województwie świętokrzyskim zaledwie 5. Zajmujemy bardzo dalekie miejsce, jeżeli chodzi o uznanie grup producentów rolnych w Unii Europejskiej. Przypomnę, że Niemcy mają ponad 2300 takich grup w Polsce. Polskich grup zatwierdzonych na poziomie unijnym jest zaledwie 159. Mówię o tym dlatego, że po prostu system zachęt i tego, do czego zostały powołane grupy, po prostu przestał działać. Rolnicy muszą mieć interes w tym, aby należeć do grupy, aby łatwiej negocjować ceny, aby łatwiej i za wyższą kwotę wprowadzać w produkty przez siebie wytworzone. Ta współpraca widać nie funkcjonuje na tyle dobrze. Dlatego potrzebne są i oczekiwaliśmy, że będzie to systemowy projekt ustawy, który podporządkuje cały nowy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, który przecież będziemy przyjmowali już na jesieni, że ta ustawa będzie podporządkowana wszystkiemu temu, co ma służyć właśnie wzmocnieniu grup producentów rolnych, nowemu systemowi wsparcia, zachęt finansowych, wzmocnienia grup producentów, także lepszej promocji, także być może jeszcze dodatkowego wyszkolenia pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, pilotowania tych grup, dlatego że grupy producenckie, widać to szczególnie po najbardziej rozwiniętych w tym zakresie państwach takich jak Niemcy, Francja czy Holandia, mają sens. Gdyby nie miały sensu, wówczas rolnicy by się nie grupowali po to, aby móc sprzedać swoje produkty za wyższą cenę i mieć możliwości szeregu ułatwień. W związku z tym oczywiście ten projekt ustawy przyjmiemy, ale podkreślam raz jeszcze, on ma charakter tylko techniczny. Ona nie zmienia systemowo sytuacji grup producentów polskich i będziemy oczekiwali, i to jest nasz apel do Ministerstwa Rolnictwa, tutaj z pozycji sejmowej, ale również także na komisjach, aby przygotować kompleksową ustawę, która wprost przedstawi całe założenia wynikające z nowej polityki rolnej, a więc z tych środków, które przewidujemy w planie strategicznym który będzie ogłoszony na jesieni tego roku. Dlatego, że jeżeli nie stworzymy systemowych zachęt, grupy rolne nie spełnią swoich oczekiwań i ta liczba po prostu grup producentów będzie maleć. Dlatego oczekujemy na systemowe potraktowanie tej sprawy i będziemy czekali na stosowną odpowiedź ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.